Вітайте в колейному оцінку програму «Унія кулінарна». Грета Бартосевич. Лукаш Фальковський. Вжесінь – то не тільки перший місяць календажової єсені, то пшеде всім кермаше, дожинки і фестивалі. Єстесь в самому центру Вільна на алеї Гедиміна, де триває ярмарк. З певностю знайдемо ту інспірацію на дані, яке приготуємо для нашого дійсійшого гостя. Jesteśmy przy stoisku kawiarni Domu Polskiego w Wilnie i będziemy rozmawiali z panem Ryszardem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dzisiaj smacznego przygotowaliście dla Wilnian? Bigos jest. Tak. Marzona kartofle. Karka. Kiełbaski świnne. Kartofliane bliny. O, placki ziemniaczane to ja uwielbiam. A co najchętniej na takich kiermaszach kupują mieszkańcy Wilni? Nasz hit? Placki kartofliane. A czy może macie tu też goląbki? Голомки дійсно не мами, мами цепеліни. Цепеліни. Але готується хіба голомки? Так, готуємо. А який є секрет найлепших голомків? Самі годуємо капусту, годуємо у бабці в городі. Ну то власне, правда. А з чим робити ті голомки? З рижем чи з кашем гречаном? З рижем. З рижем. Дякуємо, пане. Дуже дякуємо. Прошу. Так почула на те страгани і набрала смака на традиційне польське дання. Pan Rysiek bardzo fajnie opowiadał o kapuście z ogródku babci, więc może zróbmy goląbki? Goląbki były często podawane na stolach władców litewskich, więc zaprośmy Renatę Muraszkajtę, artystkę, autorkę wystawy poświęconej wielkim książętom litewskim. To dzwonimy do Renaty. Cześć Renata! Cześć! Co u ciebie? Powstają nowe obrazy? Cześć! Tak, powstają, mam dużo pracy, marzę o oddechu i coś zjeść. A jak podoba ci się pomysł na jesienne goląbki a la Łukasz Palkowski? No takich jeszcze nie jadłam, ale marzę skosztować. To wpadaj do nas. Pa, pa. Pa. Pa, pa. Голомбки – то традиційне дання кухні польській, знане мешканцям również інших państw Європи Środkowej і Wschodniej, а то за względu на повшехну управу капусти в тим регіоні. Історія польських голомбків розпочинається в XIX віку від українських голубці. Подобно давній на дворах ядано фашероване голембє, завінєнте в лістя капусти. Убожче варстви сполеченства заадаптували дан препіс, овіяючи в лістя капусти кашу і зімняки. Подобну потраву знайдемо również в кухні жидовській. Холішка снадєвася клопчиками м'ясними і полева солодко-квашним сосом помідоровим. Назва голомбки є вręcz символічна, бо голембям приписувано такі цехи, як чистость і сила, więc голомбки są потравою, która додає сили і заховує в чистості. З певностю кожна господині має свій власний припис на голомбки. Моя мама робить голомбки з м'ясом мілоним і довго дусить в сосі помідоровим. А моя мама до м'яса додає риж. Однак ми дійсно приготуємо такі голомбки, які радше рідко споткаємо в віленських домах. До приготування голомбків будемо потребувати капуста, зімняки, каша гречанна, цибуля, чеснок, сушені гриби, сушені сливки, сушений хліб, петрушка, соль, пепр. А до приготування сосу помідорового będziemy potrzebowali cebula, marchewka, przecier pomidorowy, masło, majeranek, trochę miodu, wywar grzybowy, sól i pieprz. Przygotowanie rozpoczniemy od ugotowania kapusty. Pierwszą sprawą musimy wykroić głąb. To po prostu wkrajamy nożem do środka i wykrajamy to zgrubienie. Mamy to i teraz wrząca woda. Dodajemy do niej trochę soli. Wrzucamy kapustę, przykrywamy i gotujemy przez około 2-3 minuty, aż kapusta lekko zmięknie, bo później goląbki po prostu będą łatwiejsze do formowania. Goląbki są bardzo popularnym daniem w Polsce i na Litwie. Praktycznie w każdej kuchni świata znajdziemy goląbki, tylko będą one z różnym nadzieniem lub z innej kapusty. Na przykład w Grecji znajdziemy z jagnięciną, w Rumunii z rybą, a w Gruzji zawinięte w liście winogrona. I jak widzimy, od razu rozdziela się na liście. I tak samo postępujemy z drugą kapustą, wrzucamy i na około 3 minuty. Więc mamy tu kaszę gryczaną, którą wcześniej namoczyliśmy w zimnej wodzie i zostawiliśmy na kilka godzin, aby napęczniała.
i mieliśmy około 400 gram suchej kaszy gryczanej. A tu są ziemniaki, będziemy potrzebowali 4 ziemniaków. I teraz kaszę gryczaną przerzucamy do dużej misy. Za chwilę w misie okażą się też starte na tarce u grubych oczkach ziemniaki, a ja zajmę się cebulą oraz czosnkiem, które trzeba usmażyć. Warto też dodać, że gryka zawiera 5-krotnie więcej magnezu niż wszystkie inne kasze. Polecana jest niezależnie od wieku, a w szczególności osobom chorym na celiakię, bo nie zawiera glutenu, również cukrzykom i osobom na redukcji. Cebulę kroimy w bardzo drobną kostkę. Na patelnię wlewamy trochę oliwy z oliwek lub oleju i smażymy cebulę na złocisty kolor. Warto też dodać 2 ząbki czosnku, ponieważ nadadzą fajnego aromatu oraz dobrego smaku. Starte ziemniaki już możemy dodawać do kaszy gryczanej. To jeszcze możemy posiekać suszoną śliwkę, która nada fajnej słodyczy oraz fajnie zakontrastuje z kaszą gryczaną. A także mamy suszone grzyby, które wcześniej namoczyliśmy. Musimy je także posiekać. Suszone grzyby wędrują do nadzienia. Tak zeszklona cebula też wędruje do nadzienia. Teraz do nadzienia z kaszy gryczanej dodamy też jeden bardzo ciekawy składnik, a będzie to suszony chleb, który starłem na bułkę tartą. I doda naprawdę fajnego kontrastu w połączeniu z kaszą gryczaną, ze śliwką, czyli coś takiego gorzkiego w połączeniu ze słodyczą oraz takim neutralniejszym smakiem kaszy. A jaka jest proporcja, żeby nie przesadzić? Tu jest 1 łyżka. Śmiało wystarczy. Dodajemy około 0,5 pęczku pietruszki, około 30-40 gram. Nadzienie teraz musimy jeszcze posolić oraz przyprawić pieprzem. Greto, czy mogłabyś przynieść formę do pieczenia? Ja z przyjemnością. To nadzienie jest gotowe, wygląda naprawdę świetnie oraz kapusta już wystygła. Teraz możemy brać liście kapusty, proszę, i będziemy zwijali najlepsze na świecie goląbki. Trzeba to robić umiejętnie, żeby sakiewki były ścisłe, a farsz nie wydostał się na zewnątrz. I taki sposób zawijania czasami jest też nazywany kopertą, że trzeba po prostu te boczne krawędzi liściu kapusty wložyć do środka oraz ciasno zwinąć. Aż otrzymamy taki piękny goląbek. I przekładamy je do formy do pieczenia. Goląbki mamy uformowane, jednak samo nadzienie to tylko 50% sukcesu, bo podstawa to sos. Więc musimy na patelnię wlać odrobinę oliwy z oliwek. Dodać 1 bardzo drobno posiekaną cebulę, 1 większą lub 2 mniejsze starte na grubych oczkach marchwie. Oraz jeszcze musimy dodać trochę masła i taką masę smażymy przez około 5 minut. Od razu też możemy dodać trochę soli oraz pieprzu. Kiedy marchew z cebulą są dobrze usmażone, to wtedy możemy dodać drobno posiekany czosnek. Dodajemy koncentrat pomidorowy, który nada nie tylko ładny kolor, ale też fajny, kwaskowaty smak. Teraz już możemy do środka dodać wywar z grzybów. Taki sos musimy pogotować około 10-15 minut, aż lekko się zredukuje i dojdzie w smaku. Teraz możemy do niego dodać suszony majeranek, 1 łyżeczkę. I uwaga, nasz tajny składnik, czyli miód, fajnie zrównoważy jego smak, bo kwaskowość oraz słodycz to bardzo dobre połączenie. I miodu dodajemy całkiem niedużo, około 1 łyżeczki. Sos jeszcze chwilkę musi poczekać, a ja prosiłbym Greto, Cię, aby włączyłaś by piekarnik na 180 stopni, bo zaraz będziemy piekli goląbki. W odróżnieniu od tego, jak zazwyczaj robią nasze mamy, goląbki dzisiaj nie gotujemy, nie dusimy, ale jednak pieczemy w piekarniku. Powstałym sosem zalewamy goląbki. Muszą być całkowicie przykryte sosem, bo wtedy będą smakowały najlepiej oraz dobrze się uduszą. Goląbki wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na około 50-60 minut. Jeżeli w trakcie pieczenia zobaczymy, że goląbki lekko się przypalają, to przykrywamy je folią aluminiową. No i teraz mamy czas na rozmowę z naszym gościem, utalentowaną malarką z Nowej Wilejki, Renatą Muraszkajtę.
Renata Muraszkajte, absolwentka filologii francuskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim i marketingu na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii ASM. Założycielka studia artystycznego, nawiązującego do największego artystycznego skłotu Paryża, 59 Rivoli. Maluje głównie w stylu steampunk farbą akrylową. Pierwszy portret w tej technice Łukasza Kamińskiego powstał po spektaklu kolega Mela Gibsona. Wtedy postanowiła, że stworzy całą serię obrazów w tym nurcie, której uwieczni malarzy przełomu XIX-XX wieku. Tak powstała jej autorska wystawa A jak na sztukę patrzysz ty? Cześć Renato, fajnie, że wpadłaś do nas. Cześć Greta. Cześć. Cześć Łukasz. Filologia francuska, marketing i obrazy. Jak połączyłaś te trzy światy? Dobre pytanie. Chciałam wstąpić na medycynę, ale po szkole nie wpadłam tam. A wtedy wstąpiłam na filologię francuską, bo język francuski jest moim piątym językiem, więc myślę, czemu nie nauczyć się dodatkowego języka i potem ja siebie szukać w życiu. Wtedy żyłam w Paryżu kilka lat i tam mnie zainspirowała cała architektura i właśnie po szkole plastycznej był taki u mnie jakby termin, kiedy nie malowałam, bo już miałam dosyć od tego przymusowego malowania i zainspirowała mnie cała kultura francuska i tam po trochę zaczęłam malować. Teraz ukończyłam filologię francuską i potem też chciałam też życie powiązać z biznesem, nauczyć się, jak wszystko jest napisane i w podręczniku i zobaczyć to, jak to działa też ze sztuką i nie ze sztuką, z innymi sferami biznesu i bardzo cieszę się, że to ukończyłam i teraz już żyję malarstwem. Twoje obrazy są bardzo nietypowe i oryginalne. Przedstawiasz postacie historyczne i nie tylko. I udowadniasz, że historia może być bardzo ciekawa, którą nie poznamy w podręczniku, na przykład jak obraz niebieski Witolda. Jak w ogóle wpadłeś na taki pomysł? W starożytnym Rzymie to był kolor biednych ludzi. Ludzie, co pracowali, gdyż Rzymianie nosili biały, czarny i czerwone kolory. I teraz niebieski jeden jest z samych najdroższych kolorów. Raczej jest jeden z najdroższych pigmentów. I niebieski kolor też można wpada w medytację i cię uspokaja, ale też jeżeli jest dużo niebieskiego, to trochę tak można zajść w depresję, to trzeba tak trochę mniej używać. Namalowałam te obrazy w kolorze niebieskim, gdyż tam są królowie i władcy Litwy i jak wiemy, że króle mają niebieską krew. A przygotowujesz jakieś kolejne projekty? Zawsze w głowie mam nowe projekty, które chcę zrealizować. A teraz mam studio w Nocturnis Vilnius Avilis, w tłumaczeniu Nocny Ul Wileński. To te miejsce jest przeciw palenia, przeciw narkotyków i w końcu wiosny, w następnym roku planujemy taki projekt związany z tym. To też jakby jest w głowie takie różne, czy może instalacje, czy może nie tylko będą obrazy, może jakieś jeszcze, czy skulptura, czy jeszcze coś. A oprócz malowania, czy lubisz gotować? Musimy jeść, żeby dobrze czuć się, żeby też potrzymywać sylwetkę, żeby też być produktywnym. Jeżeli trzeba coś zrobić i jeść, to tak robię, ale to nie jest na co dzień. Jem normalnie. A tak, żeby być głodnym, to bardziej może głodnym z tych idei, że chcesz jeszcze coś więcej zrobić, chcesz bardziej coś osiągnąć i jesteś w tym głodny. W swoich obrazach masz trochę takiej fajnej ironii, którą już widziałem i pomyślałem, że to będzie naprawdę bardzo fajne, aby zaserwować dla artysty goląbkiem. No, czyli całkowicie takie danie, powiedzmy, nieartystyczne. Są trochę nietradycyjne, bo zamiast normalnego mięsa mielonego użyliśmy kaszy gryczanej, dodaliśmy grzyby oraz śliwkę. I to bardzo wszystko fajnie zagra nam razem w jednym daniu. Więc smacznego. Dzięki. Ładnie wygląda. A grzyby sam zbierałeś? Z Gretą? No prawie, że, bo moja mama zbierała te grzyby. Przypomina to mnie smak domu Litwy, bo też grzyby i naprawdę jest dobre, smaczne. Będę szukała receptu. My na pewno tym przepisem podzielimy się. Na drugi dzień takie goląbki smakowałyby jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Bo jest taki sekret z goląbkami, że im dłużej czekają na zjedzenie, tym lepsze są. A teraz krótka porada dla wszystkich wielbicieli goląbków.
Do golombków wybieramy tylko duże liście, a środek kapusty często zostaje. Żeby go nie zmarnować, szatkujemy i układamy na dno formy z golombkami i sosem. Będziemy mieli i golombki, i duszoną kapustę. Naszym gościem była malarka Renata Muraszkajty. Bardzo Ci dziękujemy, że byłeś z nami. Dzięki Greto i Łukaszu. Dziękujemy Ci. Do spotkania za tydzień. Będzie inspirująco i smacznie. Znacie na pewno podstawowe kolo kolorów, które składa się z czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru. Z tego kola można otrzymać biały, żółty, czerwony, czarny i byle jaki kolor. Więc moje pytanie jest takie, kto odnalazł to kolo i kiedy? Nawet nie wyobrażam. To jest związane z fizyką. Z fizyką? Zalamaniem światła. Zalamanie światła. Kogo ja wiem z fizyki? Newton? Tak! Tak? Tak. I to było w XVII wieku. Sir Isaac Newton wziął pryzmat, skierował białe światło i to światło rozszczepiło w kolory tęczy.